organizujemy dzisiaj dla najmłodszych mieszkańców Bolesławca Bolesławiecką Spartakiadę przedszkolaka. W dniu dzisiejszym jest wielki finał, gdyż pierwszy etap, czyli tak zwane eliminacje, odbywały się na szczeblu przedszkoli. W imprezie bierze udział 13 bolesławieckich przedszkoli, zarówno miejskich, jak i prywatnych. Impreza organizowana jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji razem z Futbol Akademii Bolesławiec. W bolesławieckiej Spartakiadzie przedszkolaków Futbol Akademii Bolesławiec uczestniczy po raz trzeci tutaj wspólnie razem z głównym organizatorem, czyli Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Przygotowaliśmy tory przeszkód, które przeprowadziliśmy wraz tutaj z pracownikami MOSIR-u, jak i z naszym trenerem. Jakby jest to nasza kontynuacja bolesławieckiej przedszkoliady piłkarskiej, którą organizujemy na wiosnę na stadionie. W okresie jesiennym spotykamy się w hali, w pięknej hali sportowej, w której na co dzień też trenujemy. I no, wydaje mi się, że tutaj dzięki temu nasze przedszkolaki bolesławieckie czerpią dużo radości, świetnie się bawiąc na sportowo, o czym cały czas mówimy, podkreślamy, bo jednak bardzo ważne, żeby zaszczepić w dzieciach jak najwięcej ruchu każdego dnia. Nagrody mamy dla wszystkich przedszkolaków, dla wszystkich uczestników. Są to gry edukacyjne, a także w rywalizacji sportowej, drużynowej, za puchary. Oczywiście każdy, w związku z tym, że są to zawody sportowe, każdy uczestnik otrzymuje również okolicznościowy medal.